Jesteśmy nadal. Sesja będzie trwała krótko. Niemniej jednak pytać. Jak będzie coś niejasne, będziemy czytać całą uchwałę, tylko opinię komisji. Przedstawię dzisiejszy porządek. Punkt pierwszy, otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności. Punkt drugi, wnioski w sprawie zmian porządku obrad. Punkt trzeci, uchwalenie porządku obrad. Punkt czwarty, przyjęcie protokołu 27 sesji Rady Gminy Gliwice. Punkt piąty, interpelacja Rady. Punkt szósty, podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Gliwice w 2021 roku. Punkt siódmy, podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Gminy Gliwice w 2021 roku dla miasta Bieszczady. Punkt ósmy, podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 11 grudnia 2020 roku w sprawie rozpatrzenia petycji złożonej w interesie publicznym w przedmiocie uchwalenia przez Radę Gminy Gliwice uchwały wzywającej rząd polski do uzyskania pisemnych gwarancji ze strony producentów szczepionek na SARS-CoV-2, że w przypadku powikłań ze szczepionkami producenci gotowi są ponieść wszelkie związane z tym koszty prawne i finansowe. Punkt dziewiąty. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 20 grudnia złożonej w interesie publicznym w przedmiocie uchwalenia przez Radę Gminy Gliwice uchwały w obronie prawdy, godności i wolności człowieka podkreślenie wskazanej petycji. Punkt dziesiąty. Podjęcie odpowiedzi na interpelacje zgłaszane na poprzednich sesjach. Punkt 11. Obowiązki zapytania. Punkt 12. Zakończenie obrad. Przechodzimy do dzisiejszego porządku. Otwarcie sesji stwierdzenia prawomocności obrad. Na sesji mamy obecnie 15 radnych. Mamy 100% kworum. Rada może podejmować prawomocną uchwałę. Punkt drugi, wnioski w sprawie zmian porządku obrad. Czy takie mamy? Nie ma. Punkt trzeci, uchwalenie porządku obrad. Kto jest za przyjęciem? Kto jest za? Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Porządek dzisiejszych obrad został przyjęty jednogłośnie. Punkt czwarty, przyjęcie protokołu 27 sesji Rady Gminy Gliwice. Czy są jakieś uwagi? Nie ma. Przechodzimy do głosowania na przyjęcie protokołu 27 sesji Rady Gminy Gliwice. Kto jest za? Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Protokół został przyjęty jednogłośnie. Punkt piąty, interpelacja Rady. Nie ma. Kolejny punkt, punkt szósty. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Gliwice w 2021 roku. Bardzo proszę o opinię przewodniczącego Komisji Gospodarki Budżetu. Komisja Budżetu była na posiedzeniu w dniu dzisiejszym pozytywnie popatrzyła zmiany budżetu Gminy Gliwice w 2021 roku i proponuję przyjąć te zmiany. Dziękuję bardzo. Czy są jakieś pytania? Nie ma. Przechodzimy do głosowania. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Gliwice w 2021 roku. Kto jest za? Dziękuję. Kto jest przeciw?
Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Punkt 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu gminy Gidowice w 2021 roku dla miasta Bielska Białej. Proszę o opinię Komisji Gospodarczej. Komisja Polityki Gospodarczej i Budżetu na posiedzeniu w dniu dzisiejszym pozytywnie rozpatrzyła projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu gminy Gidowice w 2021 roku dla miasta Bielska Białej i proponuje przyjąć projekt uchwały. Dziękuję bardzo. Czy są jakieś pytania? Nie ma. Przechodzimy do głosowania. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu gminy Gidowice w 2021 roku dla miasta Bielska Białej. Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Kolejny punkt 8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 11 grudnia 2020 roku. W sprawie rozpatrzenia petycji złożonej w interesie publicznym w przedmiocie uchwalenia przez Radę Gminy Gidowice uchwały o ochronie prawnej godności i wolności człowieka o treści wskazanej petycji. Przepraszam. Tyle tych petycji się nam mówiło jeszcze raz. Punkt 8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 11 grudnia 2020 roku złożonej w interesie publicznym w przedmiocie uchwalenia przez Radę Gminy Gidowice uchwały wzywającej rząd polski do uzyskania pisemnej gwarancji ze strony producentów szczepionek na SARS-CoV-2, że w przypadku powikłań ze szczepionkami producenci gotowi są ponieść wszelkie związane z tym koszty prawne i finansowe. Bardzo proszę panią przewodniczącą Komisji Skarbnej Państwa Justynę Szybkę o opinię. Komisja do spraw skargi petycji w dniu 19 stycznia przeanalizowała petycję w sprawie rozpatrzenia petycji z 11 grudnia 2020 roku złożonej w interesie publicznym w przedmiocie uchwalenia przez Radę Gminy Gidowice uchwały wzywającej rząd polski do uzyskania pisemnej gwarancji ze strony producentów szczepionek na SARS-CoV-2, że w przypadku powikłań ze szczepionkami producenci gotowi są ponieść wszelkie związane z tym koszty prawne i finansowe. Komisja rozpatrzyła petycję negatywnie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy są jakieś pytania? Nie ma. Przechodzimy do głosowania w sprawie uchwały rozpatrzenia petycji dnia 11 grudnia 2020 roku złożonej w interesie publicznym w przedmiocie uchwalenia przez Radę Gminy Gidowice uchwały wzywającej rząd polski do uzyskania pisemnych gwarancji ze strony producentów szczepionek na SARS-CoV-2, że w przypadku
Uchwała została przyjęta większością głosów. Dziękuję. Kolejny punkt 9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 20 grudnia 2020 roku złożonej w interesie publicznym w przedmiocie uchwalenia przez Radę Gminy Widzewice uchwały w obronie prawdy, równości i wolności człowieka o treści wskazanej w petycji. Bardzo proszę o opinię Komisji Skargi. Na komisji w dniu 19 stycznia została przedstawiona petycja w obronie godności i wolności człowieka. Również została rozpatrzona wydatki. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy są jakieś pytania? Nie ma. Przechodzimy do głosowania w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 20 grudnia 2020 roku złożonej w interesie publicznym w przedmiocie uchwalenia przez Radę Gminy Widzewice uchwały o obronie prawnej godności i wolności człowieka w treści wskazanej petycji. Za. Negatywne. Niezasadne, tak? Niezasadne. Za, a bezzasadne. Kto jest za? Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Jeszcze raz przegłosujemy. Głosy nie zostały wyłączone. Kto jest za przyjęciem uchwały za streścią bez zasady? Kto jest za? Spełni te nasze oczekiwania, bo
właśnie pani rozchorowała, także też nie ma personelu, więc mówię, no na chwilę obecną funkcjonuje to bardzo źle. Miejmy nadzieję, że to się poprawi i tak jak mówię, no będę chciał zorganizować takie spotkanie, więc umówimy się na termin z panią dyrektor końcówką stycznia, początkiem lutego tego spotkania, jeżeli to się odbędzie, podyskutujemy, co dalej z tym robić. Dziękuję bardzo. Czy są jakieś pytania odnośnie służby zdrowia pana Wójta? Bardzo proszę, radny Wójcie. Dyrektorze, proszę, przyjmę 3 rady w tym dniu i 2 godziny, 2,5 godziny. No i panie dyrektorze, wiecie, bardzo pytania, wszystko będzie. Teraz Kasia Rosza, ta pielęgniarka, to jest do pana Wójta w innym, bo ma godzina. I też, i dzwonię do pana Wójta, właśnie docierają do mnie takie sygnały. Pani dyrektor prawdopodobnie temu jak dzwoniła do mnie, zapewniła, że już mają lekarze, że pediatra przynajmniej raz w tygodniu na te 3-4 godzinki w Rychwałdzie będzie. No teraz widzę, że nie ma, więc dlatego mówię, no musimy dalej jakieś kroki zrobić. Co dalej robimy? Czy zostajemy jeszcze pod kanapą? Czy dajemy im szansę? Czy zmieniamy? No, możemy zmienić, mamy 3-miesięczne wypowiedzenie, więc jeżeli 1 lutego wypowiedzielibyśmy umowę, no to luty, marzec, kwiecień jeszcze byśmy byli pod kanapą i w maju moglibyśmy ruszać z nową spółką. Tylko no, trzeba by było rozmawiać z potencjalnymi spółkami, które byłyby zainteresowane przejąć te nasze ośrodki tutaj w Wilowicy. Dziękuję. Czy są jeszcze jakieś pytania? Nie ma, więc otwieram dyskusję, bo te wnioski. Proszę mi zadać głos. Jak akcja odśnieżania, panie Wójcie? Akcja odśnieżania na pewno nie była łatwa. Powiem tak, widzę roszczeniowość ludzi co rok jest coraz większa. Niektórym to już nawet prawie że przed bramami odśnieżamy. Jeszcze straszą mnie sądem. Natomiast miłe jest też z drugiej strony, jak jedna pani, która dojeżdża z Żywca i pracuje w Wilowicach, powiedziała, że burmistrz miasta Żywca powinien się uczyć od Gierowic, bo siedlarówka była dużo lepiej odśnieżona niż powiatówka czy wojewódzka. No zima nie zaskoczyła drogowców, tylko bardziej kierowców. Powiem tak, ja ostatnio, niby to był czwartek, jechałem godzinę do Żywca i nie było żadnej kolizji, nie było żadnego wypadku. Po prostu były tak fatalne warunki na drogach, że wszyscy jechali na pierwszym biegu i co kawałek sprzęgło hamulec jechało się wolno. Mówię to, jechało się po powiatówkach, po wojewódzkiej, więc no to mamy drogi niższego rzędu, więc to też nie jest tak, że pada śnieg i od razu muszą być drogi czarne. W tym roku jako pierwszy rok utrzymujemy praktycznie te drogi na czarno. Nie stosujemy już żadnych szlak, stosujemy sól z piaskiem, więc myślę, że te drogi na chwilę obecną były dobre. Teraz obawiamy się, bo znowu zapowiadają nam śniegi. Więc może też być nieciekawie. Natomiast powiem tak. No, zima jest i musimy to jakoś przetrwać. No, też musimy być świadomi tego, że godzina pracy tego ciągnika to jest od 160 do 200 zł. Mieszkańcy dzwonią, mają pretensje, my płacimy podatki. To podatki każdy płaci z nas, ale z tych podatków to tak szczerze mówiąc nie jesteśmy w stanie nawet pokryć tego odśnieżania, nie mówiąc już o oświetleniu tych ulic, o remontowaniu tych ulic, o nowych nawierzchniach. No, nie da się wszystkiego zrobić, natomiast nie oszczędzamy na bezpieczeństwie, bo nie jeden mówi, że oszczędzacie na bezpieczeństwie. Myślę, że te priorytetowe drogi, Siedlakówka, Starodwolska, Marszałki, Zawolnicka, były utrzymane bardzo, bardzo dobrze. Dużo lepiej niż dwa lata. Dziękuję bardzo. Proszę o zabrać głos w kwestii odśnieżania. Bardzo proszę o zabranie głosu.
mikrofon. A ja chciałbym się dowiedzieć, albo zapytać się czasem tak za bardzo z gestem nie robimy tego śnieżem, bo na przykład nie wiem imię czego i po co jest ocieżone połowa parkingu przy moim cmentarzu. Tam jest może 7 nagrodków. A na całą długość jest ocieżone 20. No, to choćby tam przyjechało 5 samochodów, tam wystarczy chwilę na 5 samochodów na 6. Ocieżenie 3 metrów kwadratowych to też są 5 metrów. Są jeszcze różne uliczki, a kiedy są pustostany, też są ocieżone, to wszystko są godziny. A to już nie niestety, jakby powiedział, 160-200 zł. Panie Franku, ja zabiorę głos. To był tylko raz, było zgłoszenie o odśnieżenie cmentarza i to było tylko raz odśnieżony od całej zimy cmentarz. A to proszę do mnie chodzi o to, że tam wystarczy odzieżni na 5, na 6 samochodów. Panie Dobrze. Próbowali tam się dostać w jakikolwiek sposób, tam nie było ani razu odśnieżone w tym i w tamtym roku. Więc wydaje mi się, jeżeli tam raz tylko przejechał pół i zrobił to miejsce, tam nie będzie więcej problemów. Ale ja nie mówię pani Justyno o problemu, tylko mówię po to, że żeby bardzo prosił do mikrofonu. Żeby to krócej robić. Bardzo proszę pani. Powiem tak, parking był odśnieżony raz, tak jak pani radna tutaj powiedziała. Pustostany. Ja też nie jestem w stanie być wszędzie i wiedzieć, gdzie kto mieszka, czy ktoś nie mieszka. Powiem tak, wszystkie ulice, które od lat gdzieś tam były wypisane w harmonogramie odśnieżania, są odśnieżane. Niejednokrotnie odśnieżamy jakieś ulice, które nie do końca są naszą własnością, ale są to jakieś wspólnoty. Są to ulice we władaniu gminy Gilowice, a nie własność gminy Gilowice. I też można by było powiedzieć, nie odśnieżamy tego, bo to nie jest nasze. Natomiast no, tam też mieszkają mieszkańcy, też płacą te podatki, przysłowiowe podatki i chcą pewnie żyć, więc nie możemy powiedzieć, że ty mieszkasz w centrum i tobie będziemy odśnieżać, a ty mieszkasz gdzieś na samym końcu, albo do jednego budynku nie odśnieżymy. No, staramy się traktować wszystkich równo i nie wiem, czy nam to wychodzi lepiej, czy gorzej, bo jeżeli są jakieś sugestie, że jest jakiś pustostan i radny o tym wie, a my to odśnieżamy, to ja o tym na przykład nie wiem, to proszę to podać tutaj do naszego harmonogramu, zweryfikujemy daną ulicę i przestaniemy odśnieżać, jeżeli tam nie mieszka. Natomiast jeżeli tam są jakieś budynki, ktoś przyjeżdża raz w tygodniu, czy raz na miesiąc, to też od czasu do czasu my to musimy odśnieżyć, bo nie tak dawno była akcja bodajże w Pieczykowicach, gdzie budynek spłonął, bo nie było dojazdu. I później nikt nie patrzy na to, że ktoś oszczędza tam i za całą zimę oszczędzimy tam 200, 300 czy 500 zł, tylko że wójt nie dba o gminę, nie dba o mieszkańców i nie odśnieży. Także tu musimy też pewne rzeczy wyważyć, bo mówię, społeczeństwo stało się coraz bardziej roszczeniowe i też mam trudny wyjazd od siebie i nieraz biorę łopatę i odśnieżam ręcznie, ale jestem wdzięczny za to, że mam odśnieżone, bo mogę się jakoś dostać. Pokolenie nasze poprzednie samo odśnieżało, albo przejechał koń z pługiem zbity i też było dobrze. No wiadomo, idziemy z postępem i nie możemy się cofać, także ja uważam, że jak możemy, robimy to jak najlepiej. A jak coś nie wychodzi, to proszę o sugestie, to z góry przepraszamy, poprawimy się na przyszłość. Dziękuję. Ja do pana radnego Szkoki. Chciałem zapytać, czy to jest uwaga z pana strony, czy wniosek do Komisji Bezpieczeństwa o weryfikację? Nie uwaga, jeżeli ciągle powtarzamy, że jest drogo, że dużo, że ten, no to szukajmy tych ludzi, gdzie one uciekają. Bo każdy kto jeździ, to wiadomo, że chce tych godzin nam. Dlatego to pytanie, czy to jest wniosek do Komisji Bezpieczeństwa o weryfikację? Nie, proszę, to jest taka moja uwaga, ja też jestem w terenie i obserwuję i też widzę, co się dzieje. To na tą chwilę, tak jak pan powiedział, nie ma takiej wiedzy, że pewne odcinki są przejeżdżane bez sponsorów. Ale jeżeli tam jest, tak jak pan mówił, i jest pusto z planu, w razie pożaru, to też tak jest. Dzień dobry.
aby tam pracownika urzędu naszego, bo tak twierdzimy, że to pięknie odśnieżone i na czarno wydawało się, że nie powinni mieszkańcy co mówić. No nie sądzę, że do was radnych nie było telefonu w oczy. Czy może ktoś stać i powiedzieć, do mnie nikt nie zadzwonił, jest super. To takie mamy społeczeństwo, roszczeniowe. Teraz pieniążki pójdą, Wysoka Rado, na odśnieżanie. Zrobi się wiosna, ciepło. Wszyscy będą pani skarbnik, pana wójta. Może trzeba coś zrobić. Pieniążki już praktycznie, jak jeszcze będzie drugi atak takiej zimy, krótkotrwały, można powiedzieć, no to wymiecie tą resztę. Kolejny rok, gdzie te środki nam uciekły i to pan przewodniczący teraz tak patrzy na mnie. Nie wyczerpujemy. Nie mówię o oszczędzeniu, ale bezpieczeństwie mieszkania. A wszyscy patrzą, żeby to było odśnieżone, odsypane. Niestety wszystkich nie oszczęśliwi. Każdy chce dojechać na wszystko do pracy. Niewątpliwie na pewno są błędy jakieś tego odśnieżane i ten pani czas zgłasza, że się to wyeliminuje. Chyba tak. Bardzo proszę pana przewodniczącego o zabranie głosu. Czy jeszcze ktoś chciałby zabrać głos? Wolne wnioski, pan proszę pytać. Szanowna Rada, co tydzień jest narada w szkole budowlana. Zapraszam radnych, bo część prac już jest wykonanych, widać. Zaświadczamy się na dzień, prace pięknie postępują. Dobrze by było, pan Wojciech wiedział, przewodniczący, jeden, drugi, pan Wnętrzak, pan Monika. Zapraszam z innych. To jest bardzo duża inwestycja, a co jedno uczynią, to nie 10. Może jak to będzie była wiemy. Są tam problemy, które trzeba rozwiązać. Może pan poradzi sobie ze wszystkim, jest operatywny, młody, sprawny, tylko się cieszyć, że tak bardzo się angażuje. Ale niemniej jednak prosiłbym radę, żeby na taką naradę przynajmniej raz pojechał. Zapraszam. Czy jeszcze są pytania jakieś? Nie ma. To zamykam 28. sesję radnych.